Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest GTA i Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Słuchajcie, został dodany, w końcu długo przeze mnie wyczekiwany, Progen Italii GTB. Bardzo fajne autko, bardzo mi się z wyglądu podoba. Ma kilka naprawdę bardzo fajnych opcji tuningowych, już dostępnych w Los Santos Customs, jeszcze przed ulepszeniem. Do wersji specjalnej dostępnej u Benego, więc możemy stuningować sobie Los Santos Customs, nie ulepszając go wcześniej. No to możemy sobie ulepszyć, zmienić zderzaki, chyba tylne i przednie. Tak, można układ wydechowy, końcówki układu wydechowego zmienić, spoilery, coś tam z dachem i z maską zrobić, z progami. Nie można go natomiast obniżyć. On już jest i tak bardzo, bardzo niski jest na tyle niski, że bez problemu da się nim przejechać pod szlabanami. Ja jeszcze nie sprawdzałem, jakie ma dodatkowe opcje tuningowe po ulepszeniu UBENEGO, natomiast to ulepszenie UBENEGO kosztuje niecałe pół miliona. 495 tysięcy bodajże. Także jest to. Fajna opcja i na pewno sobie go stuninguję do tej lepszej wersji, z tego względu, że widziałem już dużo wcześniej, że ma takie specjalne rury wydechowe umieszczone gdzieś w okolicach tylnych świateł. Podoba mi się to, dlatego zobaczymy sobie na oddzielnym odcinku ten tuning. Dodatkowo, jeśli chodzi o bonusy, to mamy zniżki na niektóre rzeczy w GTA, na niektóre pojazdy z Pegasusa, bodajże i chyba mamy zniżki. Na zmianę wnętrza naszego magazynu, tam gdzie trzymamy samochody. I z takich ciekawszych rzeczy, z najciekawszych, to jest to, że dostajemy o 25% więcej kasy za sprzedaż samochodów. Także wbijajcie do Kieta i grajcie, bo do 16 stycznia. Jest ta promocja. Jest ta dodatkowa kasa za sprzedaż samochodu. Ja już sobie zacząłem walczyć i kurczę, w krótkim momencie zarobiłem dużo kasy, chociaż już miałem uzbieranych tych ładunków samochodów no dosyć dużo, więc dużo kasy sobie zarobiłem i właściwie ten tuning na no, właściwie kupno tego samochodu tego nowego progena mi się jakby zwróciło ze względu na to, że sprzedałem sobie towary, które miałem zgromadzone. Bardzo wam dziękuję. To jest taki szybki update z GTA Online. Zbijajcie, grajcie. Zrobimy sobie jakieś niedługo spotkanie, także śledźcie mojego Facebooka, bo tam robię różne wydarzenia. Będzie jutro wydarzenie w Forza Horizon, a w GTA Online wydarzenie zrobimy sobie innym razem. Co do live'ów, no niestety teraz mam bardzo problemy z internetem i nie wiem czy uda mi się jakiegoś live'a zrobić w najbliższym czasie. Próbuję jakoś się z tym zmagać, ale jeśli będę miał taką możliwość, to jak najszybciej dam wam znać o tym. Kiedy będzie następny live, bardzo wam jeszcze raz dziękuję za to, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Papa. Pa.